Szanowni Państwo, grzecznością wobec tych, którzy przyszli punktualnie, jest zacząć punktualnie. Witam Państwa. Tych z Państwa, którzy są po raz pierwszy, chciałbym uwiadomić, że pomysł zrodził się w ten sposób, że któregoś dnia zdałem sobie sprawę, oglądając przez lupę z wielkim wysiłkiem ikonografię z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, że właściwie normalny człowiek nie ma możliwości, żeby się z tym zapoznać, jeżeli coś nie jest dobrze zeskanowane. Dobrze, czyli w dużej rozdzielczości. I nie jest to pokazywane jako wielki obrazek, to naprawdę tylko bardzo wprawne oko zobaczy przez lupę to, co byśmy chcieli zobaczyć, oraz ze względu na właściwości ludzkiego postrzegania, konkretnie chodzi o psychologię widzenia, zawsze widzimy tylko kawałeczek, prawda? To jest przewaga starych gazet nad internetem. Wiecie Państwo, że stare gazety, jak się rozkładało, to łykamy wszystko prawie, co jest na tej stronie. Zawodowi metramparze, a także redaktorzy widzieli całą stronę jednocześnie, podczas kiedy na monitorze widzimy tylko ten środeczek, nawet jeżeli to jest duży monitor, choć są czynione starania, żeby był większy. Ale to ciągle jest tylko wyimek. I podobnie jest z oglądaniem starej ikonografii, czy to fotografii, może zwłaszcza fotografii, czy planów i map. Nierzadko jest tak, że plany i mapy mają w sobie pochowane różne szczegóły, jak choćby ten, który Państwo widzą. Specjalnie zacząłem naszą wycieczkę od najstarszego obrazka dzisiaj. Mają pochowane różne szczegóły, które nam na co dzień umykają. No bo któż normalny na obrazku, który podobno ma nam powiedzieć więcej niż 1000 słów, zobaczy datę. No data dla takiego szkicu wykonanego w terenie przez pana geodetę, który, przypominam, nie miał jeszcze teodolitu, tylko miał pewno jakieś poziomice i listewki, i szedł sobie w teren i rysował na desce od razu to, co ma być, tak? No i proszę sobie wyobrazić, że takie szkice terenowe, na sali są zawodowi geodeci, więc nie chciałbym się wymądrzać, ale w każdym razie tak zwane szkice terenowe to jest absolutny cud piękności geodezji dawnej, bo to byli goście, którzy potrafili na oko, przepraszam obecne tu panie, ale to byli niestety wyłącznie mężczyźni, co się w dawnych latach zdarzało, potrafili mniej więcej z głowy, z oglądu terenu oraz z tego, że mieli pojęcie o tym, jakie kąty powodują te trygonometryczne zaległości, że tam ile jest pola w stosunku do kątów i że to potem się jakoś składa, potrafili rysować takie oto rzeczy zupełnie niebywałe. Chciałbym Państwa zaprosić na początek do dzielnicy katastralnej Kazimierz. Znajdziemy się mniej więcej w okolicy ulicy Miodowej i zobaczymy, na ile Państwo się zorientują, co też Senat Wolnego Miasta Krakowa rządzący, który tu jest podpisany wraz ze swoim zacnym prezesem Senatu, chciał zmajstrować, proszę Państwa, w okolicy dzielnicy Kazimierz. Oto most Stradomski, zwany niekiedy Królewskim, który rozciągał się pomiędzy dzisiejszą ulicą Stradomską z tej strony i dawną, poprzez Starą Wisłę, która dzisiaj jest Plantami Litowskimi, ku ulicy Krakowskiej. Tu, proszę Państwa, linia ulicy Miodowej była wyznacznikiem muru Kazimierza. Proszę bardzo, plac wolny. Nie ma jeszcze nic tutaj, tak? Wszystko jest, proszę Państwa, opisane na piechotę. Ogród to ogród, nawet napisane, czyj ogród. I ulica nowa, mająca się dopiero zrobić, jeszcze niewytyczona, a tutaj w miejsce tej ulicy już poskreślane, prawda, linie, bo ma być ulica, ale jeszcze naniesione są wszystkie chlewiki i różne szopy i budki, prawda, które tam jeszcze stoją z szacunku dla stanu istniejącego. No i tutaj ku dołowi ulica Miodowa w układzie, który bylibyśmy sobie skłonni przypomnieć, a to, jeśli mnie wzrok nie myli, ani chybi, ulica Nowa to miała być ulica Bożego Ciała, o której sądzić byśmy mogli, że była wieczna. A tu patrzcie Państwo, nie ma jej i ją dopiero tyczą, i to przez cudze grunty, tak? W każdym razie, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę i na dokładność rysunku, bo to wszystko jest ołóweczek, i na podbarwienie, i na to, że te wszystkie kąty się zgadzają, a ta ulica nagle robi się tutaj ulicą Bożego Ciała, proszę popatrzeć. I ulica Żydowska, nie wiedzieć czemu, i napisane nawet czyj grunt, proszę bardzo. Jakbyśmy tak dobrze wycelowali, pewnie doszlibyśmy do ulicy Majzelsa. No właśnie, patrzcie Państwo, która w tej części bardziej ku zachodowi nazywała się Miedzuch i była małą, wąziutką uliczką. Pokazuję to Państwu, ponieważ będziemy sobie dzisiaj opowiadali o pracach, o tym, co się działo w Krakowie w różnych wiekach i epokach, pracach dotyczących szeroko pojętej Wisły. Znajdujemy się dzięki uchwale podjętej przez Najjaśniejszy Sejm Rzeczypospolitej ponad nieomal półtora roku temu w tak zwanym Roku Wisły. To jest
550. rocznica wolnego Flisu, po pokoju toruńskim mogliśmy wreszcie pływać całą Wisłą aż do Gdańska, bo suwerenność korony i Litwy rozciągała się aż do Gdańska, a Wisła, jakkolwiek nie była pogłębiona i nie miała na sobie żadnych stopni wodnych, których dzisiaj chcielibyśmy Bóg wie ile budować, zupełnie nie wiadomo po co, była jednak kręgosłupem Rzeczypospolitej, a zamkiem Rzeczypospolitej był, no jeszcze w Polsce międzywojennej, Zawichost, gdzie był taki klucz do Rzeczypospolitej. Biedny Zawichost przy każdej wojnie był równany z ziemią. Ale do dziś, kiedy przekraczamy Wisłę promem w Zawichoście, co Państwu bardzo doradzam w czasie podróży przez Polskę, to wiedzcie, że to był ten klucz do Rzeczypospolitej, gdzie się przekraczało z jednego świata w drugi i za chwileczkę, jadąc ku wschodowi, już znajdziemy kwiaty w rowach, rowy. Tam się zaczyna Ruś, proszę Państwa. To jest bardzo wyraźny widok, bo jak z Małopolski przejeżdżamy na Ruś. Na przykład Szczebrzeszyn stoi na takiej granicy. Gdzieś tam z tego Zawichostu byśmy do Szczebrzeszyna się dostali. Chciałbym też zwrócić Państwu uwagę na datę tego dokumentu, od czego zacząłem, i na to, że nie był to dokument mało ważny, skoro podpisali się tutaj, znaczy nie podpisali, bo to jest wszystko jedną ręką składane, ale opisane jest z odpisu, że wiadomo, że pan prezes Senatu się pod tym podpisał, a nie, że komuś coś wpadło do głowy. Proszę bardzo, sporządzono w instytucji do tego przeznaczonej w roku jeszcze przed powstaniem krakowskim i przed upadkiem wolnego miasta Krakowa. Wszyscy podpisani, proszę Państwa, dokument jak się patrzy, nie sądźmy, że solidna geodezja jest wynalazkiem ostatnich 50 lat. Wymiarowane w sążniach wiedeńskich metr bowiem nie został jeszcze wynaleziony, a czymś mierzyć trzeba było. No więc niech będą sążnie wiedeńskie i na tym byśmy może spotkanie z tym rysuneczkiem skończyli. Chciałbym tylko zwrócić Państwu uwagę, że wszystkie ślady historii, palce, wszystko to jest element, na który kiedyś z pewnością rzucą się badacze, żeby sprawdzać i porównywać, co też mianowicie się tam zdarzyło. Proszę bardzo, napisane jest, jaka jest pochyłość planowanej ulicy, ile trzeba nadłożyć, tak? Jest linia horyzontalna, jest kąt, pod którym ulica będzie opadać od wysokości Majzelsa ku korytu Starej Wisły. Nie, proszę Państwa, żadnej lipy. Wszystko jest dokładnie opisane, na co warto zwrócić uwagę, bo to naprawdę sam smak. Po sąsiedzku rysunek z góry, tak? A tutaj obok, proszę bardzo, różnica poziomów, przekroje i tak dalej. I tutaj w stopach już, a nie w sążniach, bo to krótsza miara. Spróbujmy przejść dalej. Państwa, inna zupełnie historyjka, ale też w pobliżu. Oto robi się właśnie ulica, no może Państwo zechcieliby zgadnąć, co to za ulica. Właśnie się tyczy. Do tej pory jej, proszę Państwa, nie było. A tutaj nagle buch i się tyczy. Jest narysowane, jakie to jest działki pod spodem. No. Nie. No a wąska uliczka Miedzuch. Z czym się kojarzy? Już przed chwilą ją wymieniłem. Jest przedłużeniem innej istniejącej w Krakowie ulicy. Dzisiaj w całości się tak nazywa. A nawet przechodzi na drugą stronę ulicy Krakowskiej. No to jest Majzelsa. A Majzelsa, no właśnie. A dokładnie, jeśli to panu nie robi różnicy, to rabina Majzelsa. Bo jednak Majzels był rabinem, warto o tym pamiętać. Otóż, proszę Państwa, i dalej ulica Majzelsa przechodzi sobie przez Krakowską, która miała zupełnie inne linie niż dziś. Mamy tutaj ulicę Józefa, bardzo starą ulicę, znacznie starszą od lokacji Kazimierza, bo prowadziła ona ze Skałki aż do wsi Bawuł, mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj plac Bawuł. Kto z Państwa biegły w topografii Kazimierza, przypomni sobie bez kłopotu. A cóż my tutaj, proszę Państwa, czytamy? Oto autorzy tego dokumentu z 1871 roku, jesteśmy już w okresie autonomii Galicji, piszą, że to plan sytuacyjny do utworzenia ulicy komunikacyjnej między nową Starą Wisłą, ulicą Krakowską, przez realności, tu podany jest nur realności, przeprowadzić się mającej, jak to się pięknie pisało, 12 maja 71. Otóż, proszę Państwa, tak właśnie robi się ulica Majzelsa i jej przedłużenie, czyli ulica wytyczona także wtedy wzdłuż muru klasztoru na Skałce, ulica Paulińska. Witam Państwa serdecznie. Zdawać by się mogło, żeśmy wszyscy wszystko pamiętali, a tu nagle, proszę bardzo, baszta nam wystaje na środek ulicy zupełnie jak dziś. Proszę zwrócić uwagę, w prawej części tego obrazka wystaje nam na środek ulicy z klasztoru Augustianów bardzo przyzwoita baszta, tak? I dalej
Już ulica jest tyczona, wzdłuż muru widać, że za gruby nie jest, nawet jest jakaś furteczka prowadząca do ogrodów, a nawet ktoś sumienny zechciał wyrysować w ołówku, tak, coś, co już stało, a jeszcze ktoś tego nie uwzględnił na tym szkicu. Także z należytą starannością linia środkowa. Wiadomo, że ulice nie były kanalizowane, musiały mieć policzone spadki, tak, żeby wody z dachów spływały środkiem jezdni tam, gdzie trzeba. Trzeba było umieć liczyć spadki, inaczej bowiem ulica nie działała. Kto z Państwa zechce przypomnieć sobie obraz Stachowicza, jak rynny wystają z żygaczy i woda po ulewie leje się na środek ulicy, bo wtedy jeszcze nie było przepisu takiego, że trzeba wodę opadową do burzowca, tak? Tylko woda opadowa lała się na ulicy. Zawsze się zastanawiam, jak wrocławianie sobie radzili, bo tam też musiały być ulewy, a dachy nie były front tył, tylko dachy były na boki. Jak oni to robili, że im się między te domy nie wlewało? To jest ciekawość, jest niezwykła. No ale niby w Lanskoro nie jest podobnie i chyba też się nie wlewa. Dość z tego, że ta przestrzeń właśnie pomiędzy domami się nazywała Miedzuch. Przejrzyjmy sobie jeszcze raz, bo tutaj jak Państwo widzą, zaraz obok jest Stara Wisła, a ten ogromny teren jeszcze w ogóle nie jest zurbanizowany. Nie istnieją jeszcze ani ulica Orzeszkowej, ani Konarskiego. Paulińska dopiero się tyczy, nie ma też Augustiańskiej. Mimo że trakt po Augustiańskiej jest oczywiście, bo jak Państwo dostrzegą, ołóweczkiem tutaj jest wrysowany, a jest to jeden z najstarszych traktów w Krakowie i jego okolicy. I to właśnie dlatego, że był jednym z najstarszych traktów prowadzących wprost spod Wawelu ulicę Świętej Agnieszki, a następnie Augustiańską. Dlatego właśnie Augustianie usadzili sobie klasztor obok tej ulicy. Po prostu zanim powstał rynek miasta Kazimierza i Kazimierz w ogóle, to oni się ulokowali przy głównej ulicy, mieli swój rozum. Stąd właśnie ulica Augustiańska i Świętej Agnieszki. Jakkolwiek patrzymy ze Świętej Agnieszki, to tak nam się nie kojarzy, że to jedna w drugą. Ale to był trakt solny, który obchodził Krzemionki z prawej strony, jakbyśmy tak patrzyli od Śródmieścia, i poprzez Czyżówkę, jest taka uliczka, na tyłach Krzemionek, nazywa się Czyżówka, gdzieś tam prawie same biurowce, obchodził Krzemionki z prawej strony i w kierunku Wieliczki, żeby obejść Wielkie Wzniesienie, no bo owszem, trakt węgierski przechodził górą, ale trzeba było dobrych koni, żeby się na dzisiejszą górę parkową dostać. Na ulicą parkową dzisiejszą dostać na górę. Takie chciałem Państwu pokazać historię, bo na co dzień nie pamiętamy, że ten Kraków jeszcze 100, mi ojca i syna, 120 lat temu, tak, był taki trochę mniej zurbanizowany, a tu zechciecie Państwo spojrzeć, ulica Miodowa, która nazywa się Podbrzezie, tak, tutaj, tak, tutaj mamy apteki, banki, różne takie rzeczy, a tutaj mamy mostek, tak zwany Mostek Królewski na Starej Wiśle. Czy ktoś z Państwa wie może, dlaczego ulica Podbrzezie w Krakowie nazywa się Podbrzezie? To mały fałsz historyczny. Ona się tak nazywa, bo kiedyś nazywała się Pobrzeże, bo stała nad Starą Wisłą, na brzegu Starej Wisły. I tak była poprowadzona, a pomiędzy nią, przechodzącą pod murami Kazimierza, a Wisłą po prostu nic nie było. I ona była taką ulicą właśnie na Pobrzeżu. Proszę zwrócić uwagę na tę staranną akwarelkę, którą ktoś zadał sobie trud, żeby pokolorować te prześliczne historie. A tutaj mamy uliczkę Miedzu, wąziutką taką, że prawie można było dotknąć rękami ścian. I tutaj dzisiaj przystanek, tych kamienic już nie ma. Tutaj przystanek tramwajowy na wysokości ulicy Majzelsa. Tak? A naprzeciwko, to już mówiliśmy sobie co. A te dwie realności, proszę zwrócić uwagę, z numerami porządkowymi, wymienione są jako te, które niestety trzeba będzie zepsuć. Żeby przez te to realności, służę uprzejmie, numery podajemy, żeby przez te realności przeprowadzić, o proszę, 77 i 78, przeprowadzić się mającej, napisał pan projektant, co na pewno było wtedy ładnie po polsku. Nie jest bowiem prawdą, że polszczyzna zawsze była jednakowa, czego doświadczyli ci z Państwa, którzy razem ze mną oglądali kosztorys, niby kosztorys, proszę Państwa, na Pałac Sztuki, a ileż poezji. Tu specjalnie dla Państwa szczegóły techniczne pobudowania w roku, który spróbujemy ustalić wspólnie, drodzy Państwo, bo mam pewien kłopot. Otóż szczegóły pobudowania mostu, przypuszczalnie mostu Karola, który został zniesiony przez powódź w 1813 roku, co oznaczać musi, że ten obrazeczek, który u góry pokazuje brzeg Kazimierski, a u dołu Podgórski,
że ten tomosteczek zaprojektowany był pod datą, którą zechcą Państwo razem ze mną odcyfrować. 1800, oczywiście 1000 nie jest wymieniony, napisane, że 3 listopada. I drodzy Państwo, korzystając z dużej rozdzielczości, spróbujmy ustalić, jakaż to będzie data. Data jest 3-cyfrowa, na pewno 800 i na pewno 6 na końcu. A co jest w międzyczasie? 4. Jeżeli tak, to oznacza, że będziemy tyczyli nowy most, proszę Państwa, czyli most projektu pana Kuczery, czyli tak zwany most podgórski, zwany niekiedy mostem Franciszka Józefa. Czyli mamy rok 1846 bardzo wymowny, bo już mamy po powstaniu krakowskim, tak? I władze austriackie zabrały się za prędziutkie tyczenie mostu, no, który otwarty był już w nowych czasach. Ten na trzech filarach Państwo się na pewno znają. Obawiam się, że ten tutaj przedstawiony most był raczej mostem tymczasowym, który poprzedzał pierwszy murowany most, no murowano-drewniany, który łączył Kraków z Podgórzem. Bo pierwszy most drewniany, o którym już wspomniałem, powstał z dzisiejszej ulicy Brodzińskiego w Gazową, czyli nie tak ku lewej stronie patrząc od Podgórza jak dzisiejszy most, tak? Tylko bardziej, że się tak wyrażę, na wprost. Wyglądało to też z układu brzegów ówczesnej Wisły, która w tym miejscu akurat nie odrobinkę zakręcała i dlatego przeprowadzenie mostu z Brodzińskiego w Gazową było prostopadłe do obu brzegów, co trudno nam jest sobie dzisiaj wyobrazić, ale tak rzeczywiście było. Mało tego, ulica Gazowa powstała wtedy, została wytyczona przez dobra kanoników laterańskich, no żeby skomunikować ten nowy most z istniejącą już wtedy ulicą Świętego Wawrzyńca. I tak wytyczono ten pierwszy most łączący Podgórze z Krakowem. Bardzo on się przydał dobremu miastu Podgórzu, ponieważ kariera tego miasta, jak Państwo się być może orientują, największa kariera powstała, znaczy toczyła się właśnie dzięki temu, że było miastem nadgranicznym. Nieprzypadkowo najbardziej charakterystycznymi budynkami w dzisiejszej zabudowie Starego Podgórza są domy zajezdne. Na dole stajnia, wielka sień, w której mieściły się powozy i pewnie szynk, a na górze pokoje do spania, a może nawet mieszkanie właścicieli. Mamy tutaj też szczegóły techniczne, jak się umacniało ówczesne przyczółki. Spójrzcie Państwo, bo wszystko jest opisane w kolorach. Kto cierpliwy, tego proszę na spacer ze mną, tak? Wskazujący położenie prawego brzegu rzeki Wisły, na którym most między Kazimierzem a Podgórzem będący wspiera się. Tak, prawego brzegu. Prawy brzeg już wtedy był ten sam, co dziś, wiecie Państwo, bo to nie każdy wie, który brzeg Wisły pod Wawelem jest prawy, a który lewy. Czy ktoś z Państwa zechciałby mnie wesprzeć w ustaleniu w sposób niezbity, który brzeg rzeki jest prawy, a który lewy? Nie, a nie, a jakby nie było Wawelu, proszę Państwa, to jakbyśmy to ustalili. To. No, teraz nie ma Wawelu przez chwilę, to jak ustalamy? Dębnik po prawej stronie. Dębnik też nie ma. Wisły i po prawej stronie jest. Wzdłuż z prądem czy wzdłuż pod prąd? Z prądem. Czyli źródło mamy za plecami, a morze mamy przed sobą. Proszę Państwa, lewy brzeg po lewej, prawy po prawej, to tak zwana dyspozycja orograficzna, tak? Koniecznie trzeba pamiętać, że rzeka, jakkolwiek czasem się nam wydaje, że jest inaczej, zawsze ma jeden lewy i jeden prawy brzeg, w co trudno uwierzyć w czasach wolności i demokracji, prawda? Ale patrzcie Państwo, no właśnie jeden lewy i jeden prawy. Dlatego potrafimy ustalić bez kłopotów, że już wtedy ten prawy to był prawy, czyli rozmawiamy o umocnieniu brzegu podgórskiego. Patrzcie Państwo, jak to się robiło i jaki smutny był ten brzeg poprzednio, prawda? To znaczy, mówiąc krótko, że strasznie to wyglądało byle jako. Rzeka Wisła. A może byśmy tu mieli jakąś z przeproszeniem górze wiatrów, zacny panie geodeto, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest góra, a gdzie dół. Nic nie wiadomo. No właśnie, jakoś tak się pogubi, nie wiem czemu. Co za bałagan. No, w każdym razie, proszę Państwa, tutaj widzimy, no jak się opracowywało, tak, że się rusztowanie, zasypywało się to kamieniem, a od wierzchu przysypało ziemią i tak umacniało się przyczółki mostowe, żeby nie były za szybko wypłukane. Oczywiście te kołki, no albo miały swoje rozpórki, tak zwana ścianka berlinka, to znaczy zakładało się poprzeczki za te kołki i potem stężało się górą. Jak Państwo zechcą podążyć za mną, to popatrzymy, jak to się stężało, bo to przypadkowo widać. Proszę bardzo. Otóż jest zrobione połączenie ciesielskie, które pozwala tej długiej belce
utrzymywać ku brzegowi, czyli w prawo, tak? Proszę bardzo. Utrzymywać całą tę zmyślną konstrukcję, żeby się nam, jak to mówią na Śląsku, nie kloizła i nie obaliła. Na lewą stronę, ze Ślązakami żyjemy w zgodzie. Proszę Państwa, jeszcze nigdy nie byliśmy jako Małopolska w konflikcie ze Ślązakami, wyjąwszy może czasy Kazimierza Wielkiego, kiedy dominował tam żywioł czeski, o czym się na co dzień nie pamięta. W każdym razie, proszę Państwa, takie oto historie znane były już w 71 roku XIX wieku i na dodatek jeszcze tak to wyrysowano, że do dziś wiemy, o co chodzi. Proszę bardzo, okrąglaki poznaczone, wszystko ponumerowane, planik jak się patrzy i oczywiście akwarela. Proszę zwrócić uwagę na te cienie obok tych kołeczków, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest płaskie, tylko przestrzenne. Proszę popatrzeć na cienie, które starannie projektant wyrysował, żeby było wiadomo, że końcówki tych okrągłych belek nieco wystają z konstrukcji, no bo skoro rzucają cień, no to jakoś ten cień musi powstawać. I tak z pozornie technicznego rysunku robi się nam cały miraż. Proszę zwrócić uwagę na zakotwienia, prawda? Bo to albo są kotwy, albo to są oznaczenia, ale raczej kotwy, bo mają przeciny tutaj na środeczku, czyli że jakieś ankry tam zakładano, żeby te belki za szybko się nie rozjeżdżały, a tutaj widzę, że ktoś ćwiczył sobie liternictwo i sprawdzał, jak się umlaut pisze, tak? No to chwalebnie, szkoda, że na rysunku, no ale już niech będzie mógł gdzieś na boczku. Projekt techniczny umocnienia brzegu. Proszę zwrócić uwagę na tę subtelną aluzję dla wykonawcy, że oto końcówki tych kołków muszą być moczone w smole, bo mają zupełnie inny kolor, tak? Czyli nie tak, że na żywca, tylko że najpierw smołowane, a potem dopiero do ziemi. Pomiar w 1871 ciągle jeszcze w sążniach wiedeńskich, jak Państwo widzą. Żeby się nam nie nudziło, to drugi malutki konkurs. Mianowicie, proszę Państwa, dlaczego we wszystkich językach świata Wiedeń się nazywa Wien albo Wiena, a po polsku Wiedeń się nazywa Wiedeń. Kto z Państwa zechciałby odgadnąć? Bo Wiedeń nazywa się Wiedeń tylko po polsku. Otóż, Szanowni Państwo, nazywa się tak, jak się pisze. Najstarsza dzielnica Wiednia, od której Wiedeń wziął swoją nazwę, nazywała się i do dziś się nazywa Wieden. Wieden. W związku z tym lud polski, jak widział napisane Wieden, to wiedział, że to do Widnia. No i tak się nam zrobił Wiedeń. Nikt nie wiedział czemu i do dzisiaj tak jest, że po polsku Wiedeń nazywa się Wiedeń od najstarszej części miasta przy Hofie, przy Zamku Cesarskim, czyli Wieden, najstarsza część starej dzielnicy, staromiejskiej dzielnicy Wiednia, a w całym świecie Wiena i Wiena. Nikt nie wie dlaczego. Albo Wien, co przecież też nie ma żadnego związku z tą najstarszą dzielnicą. No ale tak rzeczywiście było. Ale z tym, co Państwu teraz opowiadam, to się wiąże dość luźno. Nie wiem, czy ja dobrze widzę, ale tutaj jakiś zaszczytny projektant raczył zostawić odcisk palca własnego, który pewnie umoczył wcześniej w kawie albo strach pomyśleć w jakimś innym napitku może. Dość z tego, że ślad dla kryminologów pozostał, proszę Państwa. A tutaj nawet o zgrozo kapnął komuś dymek. Albo z fajki, albo z cygara, bo papierosy nie były chyba jeszcze wtedy tak bardzo rozpowszechnione. Więc albo z cygara, albo z fajki, nie daj Boże komuś wprost na projekt, że też inwestor się na to zgodził. A tu, proszę Państwa, wszystko napisane jak na spowiedzi. Linia niebieska wskazuje dawniejszy brzeg. Linia czarna teraźniejszy. Cokolwiek tylko nam się podoba, linia zaś czerwona, projektowane przez i projektowane, tak? Ubicie palów, bo pale się będzie ubijać. Punkt J wskazuje miejsce teraz stojącej windy. Jakąś windę tam mamy, proszę bardzo. I tak, proszę Państwa, gdziekolwiek nie popatrzeć, to zawsze jakieś skarby. Zobaczmy, co to za winda w punkcie J. Gdzie ten punkt J? Tu punkt J. Co to za winda? Ciekawe. Chyba, że to nie jest punkt J. O, gdzieś ten punkt J. O, tu proszę, drugi popiołek nam spadł z fajki, aleśmy byli zdenerwowani. A tu stojąca winda, proszę bardzo, w punkcie J. Ciekawe. Tutaj, jak Państwo widzą, jakieś musiało być twardsze nabrzeże, zaznaczone jako skarpa i też obeszli je palami, z czego wnoszę, że było trudne, a może nawet jakaś skalna formacja, kto wie. Dość z tego, że
Wszystko to całkiem zgrabnie można obejrzeć. Tutaj, drodzy Państwo, projekt spuszczenia wody ze stawu państwa Librowskich do koryta Starej Wisły. Kto by pomyślał? Otóż folwark Librowskich słusznie się nam kojarzy z ulicą Librowszczyzna, no bo wiadomo, jak Mereczowszczyzna, w której się Kościuszko urodził, no to i Librowszczyzna, czyli przynależna do Librowskich, a Pędzichów przynależny do nieznanego nam bliżej pana Pędzicha, który pewnie się zajmował przepędzaniem krów z krowodrzy, a co zrobili z krowami na krowodrzy, to my już wiemy. No ale gdzie nie dotknąć, proszę Państwa, to jakieś ślady nazewnictwa są. No i tak, Librowszczyzna wzięła się właśnie od folwarku państwa Librowskich, a na terenie tego folwarku także i staw. No i teraz, proszę Państwa, konia z rzędem temu, kto dojdzie, co my tu w ogóle widzimy. Widzimy na pewno wiadukt kolejowy, jak Państwo widzą. I widzimy, że to jest akuratnie ten filar wiaduktu, który nie stoi w korycie Starej Wisły, bo jak Państwo się zapewne orientują, wszystko to nam zaraz się pokaże na rysunku powiększonym. Skala ciągle jeszcze w sążniach, proszę uprzejmie. Tutaj mamy staw państwa Librowskich, który musiał się znajdować mniej więcej tam, gdzie dzisiejsza ulica Bocheńska, Morsztynowska, tak? A może odrobinkę Zyblikiewicza, tak? A tutaj mamy wiadukt, czyli że krótko mówiąc, od linii kolejowej ten staw musiał się znajdować na zachód, tak? No bo inaczej nie da rady. Nie Bocheńska, przepraszam, Bonerska. Głodnemu chleb na myśli. To wszystko przez tą sól, pan wie. Bonerowska i Morsztynowska. Proszę Państwa, i jak tu z tego stawu tą wodę spuścić, prawda, żeby w tym stawie konstrukcji bądź co bądź sztucznej, no zbudować coś. Na wierzchu mamy las, ach jakiś on jest piękny, proszę Państwa. Kto by powiedział, że nie tak, że projektanci, proszę Państwa, taki las nam wymalują na projekcie. Przecież on nie jest wzięty na gotowo, tylko jest na piechotę wmalowany do projektu. Klękajcie narody, wszystko jest, nawet listeczki. Tak jest teraz. No proszę popatrzeć. Ale na piechotę, no. Na piechotę. A tu, proszę Państwa, wiadukcik, tak? Napisane oczywiście, że to jest wiadukt, żeby nam się nie pomyliło z niczym innym. I patrzymy na niego od strony ulicy Wielopole i Dietla, tak? A tymczasem projekt, któremu się zaraz przyjrzymy, opiewa na spuszczenie wody do Starej Wisły ze stawu Librowskich. Podane są, proszę zwrócić uwagę, różnice wysokości. Ktoś to przemierzył przy pomocy ówczesnych niwelatorów. Skala 1 do 100 w sążniach, rzecz jasna. I zobaczmy, co tu się dalej na tym projekcie dzieje. Oto, proszę Państwa, plan sytuacyjny. To już jest oczywiście plan ogólny. Musimy troszeczkę to zmniejszyć, żeby pokazać, o co chodzi. Bo obok, tak jak to już mieliśmy do czynienia z przedłużeniem ulicy Bożego Ciała, obok jest plan sytuacyjny, a tutaj mamy przekrój, tak? No więc przyjrzyjmy się temu planowi sytuacyjnemu, proszę bardzo. Realność pana Kozubowskiego. Ktoś z Państwa zna może pana Kozubowskiego? Patrzcie Państwo, kiedyś miał realność w środku miasta, a dzisiaj nawet nie wiemy, o kogo chodzi. A tu realność pani Librowskiej, no, którą możemy słusznie kojarzyć z Librowszczyzną. A tutaj mamy wiadukt kolei Karola Ludwika. Nie jakieś tam, proszę Państwa, kolei lwowskiej byle jakiej, tylko Karola Ludwika. Ponieważ, proszę Państwa, spółki leżały w rękach członków rodziny cesarskiej, żeby się tam niedobre rzeczy nie działy. A potem ewentualnie były prywatyzowane. Ale w czasach budowy była to święta własność cesarstwa i nikt nie mógł zrobić nic niegrzecznego. Tu, jak Państwo widzą, jesteśmy w pewnym oddaleniu od Starej Wisły, która nam przepływa pod wiaduktem kolejowym. Nawet, jak Państwo widzą, są wyrysowane śliczne naczółki filarów, tak? I jeszcze jeden naczółek, i jeszcze jeden. A tutaj, tuż obok, gdzie dzisiaj budki ciągle jeszcze stojące, realność pana Kozubowskiego, którego nikt nie zna, proszę uprzejmie. A tu, proszę Państwa, staw, realność pani Librowskiej i ten staw. I teraz jak z tego stawu, proszę Państwa, oddzielnym projektem, przechodząc przez realność pana Kozubowskiego, która na pewno jest, to jest ta, która jest porośnięta drzewami, które uprzejmie pan był nazwać chaszcze, podczas kiedy to poważne drzewa. Jak spuścić tę wodę do stawu. Zdawać by się, patrzcie Państwo, mogło, że to taka prosta historia, ale ona także oczywiście wymagała planu sytuacyjnego. Proszę uprzejmie, różnica poziomów, wszystko jak Pan Bóg przykazał. Jak widzimy, posiadłość pana Kozubowskiego jest ogrodzona. To nie tak, proszę Państwa, że możemy na żywca sobie przez posiadłość pana Kozubowskiego przejść, a nie wykluczam, że to starannie jest tak wydzielane i zaznaczone na czerwono, bo być może pan Kozubowski raczył osobą swoją czynić jakieś obstrukcje państwu Librowskim w osuszeniu tego stawu. Ha!
To się podobno czasem między Polakami zdarza, ale ja nie wiem, czy to prawda. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, no i tak znaleźliśmy się w miejscu, w ogóle nikt by nie przypuszczał, ale jest pewna nowum w stosunku do poprzednich planów geodezyjnych, które Państwu chciałbym pokazać, a może Państwo zechcą sami zwrócić uwagę. Oto w roku 1871 pojawia się już pieczątka pana Rudolfa Pawlikowskiego, inżyniera i geometry w Krakowie, proszę Państwa. Otóż nie byle co, tylko geometra. To i w słowie inżynier trochę mu gorzej wyszło na tej pieczątce, no ale nie bądźmy tacy znowu drobiazgowi. I wszystko napisane. Właśnie, no tak, to miało być pewnie i duże, i ktoś sobie wymyślił, że to tak może wyglądać. I patrzcie Państwo, 120 lat za nami, jakie 120, 150? A tu proszę bardzo, spuszczamy wodę ze stawu państwa Librowskich do Starej Wisły, tak żeby się jakoś udało. Ciekawa historia. Czy można poprosić o powiększenie tej pieczątki? Proszę uprzejmie, powiększam. Wątpliwość, czy druga litera jest N czy A? Druga litera. Inżynier i N. N jak Natalia. Proszę spojrzeć. Pieczątkę powiększamy wedle woli. Pan Pawlikowski. Pawlikowski, nie mylić z Pawlikowskim. Proszę bardzo. Inżynier i geometra. W Krakowie. Jakiś strasznie nadęty kandydat do Sejmu Galicyjskiego chciał powiedzieć coś dobrego o mieście Krakowie i na wiecu wyborczym zaczął tak. Jestem dobrze urodzony i chciał powiedzieć, bo urodziłem się w Krakowie, ale już nie zdążył niestety. Więc dobrze jest zważać, w jakiej kolejności się występuje publicznie, co się ma do powiedzenia, bo się może skończyć fatalnie i gościa obrzucili niestety. Jakimiś, z przeproszeniem, jajkami albo pomidorami, jak to się czasem na wiecach wyborczych zdarzało, ale to były, proszę Państwa, czasy zacofane i już nikt takich rzeczy na pewno nigdy nie będzie robić. Dość z tego właśnie, następnego razu. I żeby zbliżać się ku naszym czasom, chciałbym opowiedzieć Państwu coś o projektach uratowania Krakowa przed powodzią, ponieważ ku zdumieniu licznie zgromadzonej publiczności dwie powodzie, zwłaszcza powódź w 1894 roku i wnet po niej wielka powódź, największa chyba powódź ze starannie odnotowanych w Krakowie, czyli w roku 1903, tak, kiedy to woda sięgała do szkoły realnej stojącej na rogu ulicy Loretańskiej i Studenckiej, tak, więc dość wysoko. Znalazłem tabliczkę. Na ulicy Kącik. Mniej więcej sięga. No naturalnie, ulica Kącik, pod górze, na Zabłociu właściwie. Tak. Dzisiaj troszeczkę tak wtopiona w ścianę, wiadomo. Drugą polecam na szkole realnej na rogu Legionów i Sokolskiej, poniżej przyczółka Mostu Piłsudskiego, też na ścianie. No podlało nas, jak Pan Bóg przykazał, w związku z tym zaczęły się pojawiać rozmaite pomysły, jak też mianowicie obronić Kraków, Kraków rozumiany ówcześnie, przypominam, tak? Jak obronić Kraków przed zalaniem wodami wezbranymi Wisły oraz, co było wtedy równie ważne jak dziś, wodami tak zwanej cofki. Cofka, czyli to, co nie może się wylać z koryt małych rzeczek trafiających do Wisły, i bo jest wpychane wodami powodzionymi głównej rzeki wezbranej. Wisła w Krakowie tym się różni od małych rzeczek, które do niej wpadają, że jest zasilana karpackimi dopływami Wisły. W związku z tym fala powodziowa jest szybka bardzo, 72 godziny zwykle, no ale woda się gwałtownie przybiera i opady, i powodują to opady w Karpatach, a nie opady na przykład w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, jak w przypadku Rudawy, tak? W związku z tym ta niewinna Rudawa była, jak to się mówi, narażona na szwank i złe imię, dlatego że wody Wisły się po prostu do niej wlewały. To samo zresztą dotyczyło Wilgi i innych rzeczek wpadających w ówczesnym Krakowie do Wisły. Spójrzmy, drodzy Państwo, co chciano wyprawiać z naszą ukochaną dzielnicą Dębniki, żeby nam tutaj zepsuć normalnie i zbudować Wisłę w zupełnie innym miejscu. Kto na to dopuścił? Proszę zwrócić uwagę, że jak przystało na wczesny rok, napisane jest tutaj, że przekop Wisły ma się dokonać pod Krakowem. Po prostu gdzieś nie wiadomo gdzie dokładnie, daleko w każdym razie, gdzieś pod Krakowem, tam daleko.
się ma dokonać. I patrzcie Państwo, co też mianowicie zacni projektanci sobie w tej sprawie wyobrażali. Wszystko to jest dość starannie odwzorowane. Widać nieomalże poszczególne budynki. Patrzcie Państwo, jak to miało być pomyślane. Błonia, wszyscy widzimy, gdzie błonia, tak? Widzimy. Proszę Państwa, a tutaj oto młynówka, która nie była wcale rudawą, tylko była przekopem młynóweczki do norbertanek, które sobie tutaj stoją zupełnie spokojnie, przez nikogo nie niepokojone, tuż pod wzgórzem salwatorskim, kościół Najświętszego Salwatora i dzisiejsza ulica Bogusława Bronisławy i Aleja Waszyngtona już wytyczona, tak? Otóż, proszę Państwa, w tym miejscu miało Wisły nie być. Wisłę, proszę Państwa, zasypujemy na amen, tak? Proszę bardzo, aż dotąd Wisły nie ma, wszystko jest zasypane, a rudawię, którą w to miejsce przełożymy, choć jeszcze nie wiemy, że przełożymy, bo rudawa jak na razie wpada nam do Wisły, o ile się nie mylę, tutaj, tak, proszę uprzejmie. Otóż tej rudawie zrobimy taki psikus, że przez dębniki przekopiemy jej nowe koryto, żeby mogła wpaść do tej Wisły, którą przenieśliśmy w inne miejsce. No bo ona przyzwyczajona była wpadać do Wisły gdzie indziej, a tu, proszę Państwa, trzeba tak zrobić, żeby na zakrzówku wpadła nam do Wisły, bo o ile mnie wzrok nie myli, to powinna być dzisiejsza ulica Twardowskiego. Żebym nie nakłamał, drodzy Państwo, żebym nie nakłamał. Nakłamałem. To jest ulica Twardowskiego. A to Zielna, proszę bardzo. Więc to jest też Zielna, tak? Czyli, że mniej więcej na wysokości dzisiejszego zakładu imienia ojca Chmielowskiego, tak? Miałaby nam rudawa wpadać do nowo przekopanej Wisły, która, patrzcie Państwo, przez dębniki, chlub, tu gdzie mniej więcej technikum łączności dzisiaj stoi, tak? Chlub, proszę bardzo, w Poprzek Szwedzkiej i to tak z zapasem dużym, tak? Tutaj jeszcze Wilgę byśmy na wszelki wypadek do niej wpuścili, proszę bardzo, a tutaj widzimy stare koryto Wilgi pokręcone jak makaron, dobrze ugotowany. I proszę Państwa, gdzie tam Skałka, a tutaj chlub i Wisła na wysokości Ludwinowa wpadałaby sobie do koryta. Oczywiście takie pomysły są proponowane i do dziś, jak Państwo wiedzą, choć inaczej to troszeczkę miano rozwiązać, o czym powiem troszeczkę później. Mianowicie pomysł jest taki, żeby zbudować coś, co będzie się nazywało kanałem ulgi, będzie od Pychowicach, będzie się oddzielało od Wisły, tak? Ma obchodzić od południa Skałki Twardowskiego, tak? I ma wpadać przekopem Wilgi, bo to, co jest końcowym odcinkiem Wilgi, to jest sztuczny przekop dokończony w czasie wojny, ma wpadać do Wisły z powrotem. I część projektantów, zwłaszcza ta lepiej opłacana, doszła do przekonania, że to niezwykle, proszę Państwa, pomoże w obniżeniu tak zwanej rzędnej powodzi pod mostem dębnickim. To znaczy, że jeżeli część wód powodziowych wpuścimy w ten kanał, to tym sposobem wody powodziowe przepływające pod mostem dębnickim będą troszeczkę niższe. Kłopot polega na tym, że w dzisiejszych czasach przekopanie takiego kanału oraz wykupienie gruntów pod ten kanał, zbudowanie całego szeregu mostów, w tym mostu tramwajowego lub nawet dwóch, kosztowałoby bardzo dużo pieniędzy, wymagałoby długotrwałej procedury wywłaszczeniowej, a według najlepszej wiedzy moich koleżanek i kolegów z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, któremu rzecznikuję od 3 lat, obniżyłoby to rzędną powodzi pod mostem dębnickim o 8 cm. Widzicie Państwo, boję się, że skórka się za wyprawkę nie opłaca. Ale na szczęście, proszę Państwa, pojawili się wybitni specjaliści od żeglugi wszechświatowej, którzy powiedzieli, że wprawdzie powodziowo to może nie ma znaczenia, ale zrobimy tamtędy kanał, bo tak będzie lepiej. Niestety ten kanał będzie kosztował tyle samo, co ten kanał ulgi. No ale być może o tym na razie się nie myśli, bo mówienie miłych rzeczy nic nie kosztuje. Jak zwrócił mi kiedyś uwagę jeden adwokat, to, że ktoś coś powiedział, oznacza tylko, że powietrze pod niewielkim ciśnieniem wyleciało mu z przodu głowy. Słuchajcie, a tutaj widzimy różne rzeczy, które już są albo jeszcze ich nie ma. Widzimy więc most podgórski. Państwo to widzą równie dobrze jak ja? Widzimy most podgórski, który już istnieje. Widzimy most kolejowy, który już istnieje. W ogóle, proszę Państwa, nie widzimy mostu tak zwanego trzeciego, czyli mostu Krakusa późniejszego, bo on jeszcze w ogóle nie istnieje, proszę Państwa.
czyli jesteśmy zdrowo przed rokiem 1912. Widzimy oczywiście kościoły i kamienice Kazimierza i co tylko byśmy, proszę Państwa, chcieli, i Skałkę, widzimy nawet resztki po Starej Wiśle oraz pięknie wytyczone planty ditlowskie. Chwała panu profesorowi Ditlowi za to, że wytyczył. Widzimy też archikatedrę z pięknym trójkącikiem. I tutaj widzimy tak zwany port zimowy, bo czegośmy sobie do tej pory nie powiedzieli. Tutaj przy pięknym podpisie szluza powodziowa, to z czysto polskiego słowa dischleuse. Otóż szluza powodziowa miała powodować, że tutaj w tym miejscu przepłynęlibyśmy sobie do odnogi Wisły, która byłaby martwa, po prostu byłaby częściowo zasypanym korytem. Zresztą Państwo spojrzeć. Przepływamy sobie przez śluzę i otrzymujemy tak zwany port zimowy. O proszę bardzo. Aż dotąd do Zwierzyńca można by sobie trzymać barki albo co byśmy sobie tam tylko chcieli. I tutaj pewien sekret dla Państwa, bo wielu spośród nas widziało na pewno obrazki dotyczące willi Rożnowskich stojącej naprzeciw Wawelu. Wielkiej urody, zburzonej do zera i ku chwale przepływu przez Kraków wezbranych wód Wisły w 1938 roku. Otóż, proszę Państwa, nie jest wykluczone, a w każdym razie mam się za autora tego poglądu, że Państwo Rożnowscy uprzejmi byli wystawić sobie projekt pana Żołdaniego, niezłego architekta, w 1891 roku z założeniem, że tak będzie. To znaczy, że będą mieli willę nad jeziorkiem, przez które nic nie będzie przepływać, tak? A za to nie będzie zagrożona powodzią, a za to będzie naprzeciw Wawelu. Jaki towarowy widok, Państwo wiedzą. A co tam widzisz, Haniu z kuchni? Wawel, mówi, proszę bardzo. Warto o tym sobie pomyśleć, kiedy mówimy, ach, cóż to za idiota pozwolił na wybudowanie willi w takim miejscu. Być może ktoś kalkulował w oparciu właśnie o takie koncepcje, że trzeba będzie zrobić Wisłę w innym miejscu, a tam zostanie po prostu jeziorko, nad którym będzie sobie stała i nikomu nie przeszkadzała willa państwa Rożnowskich, herbu Nowina ze Skoków w Wielkopolsce, których proszę pod żadnym pozorem nie mylić z fabrykantami mydła z ulicy Pędzichów Bocznej, dzisiaj Wróblewskiego, gdzie mieściła się i owszem fabryczka mydła i płatków mydlanych, przeniesiona później do Trzebini, gdzie produkowane znane nam wszystkim do dziś mydło o marce Biały Jeleń. Bardzo dziękuję. To zupełnie dwie różne rodziny, proszę ich ze sobą nie mylić. Autorów pomysłu, że to jest ta sama rodzina, znamy, ale przez wzgląd na litość i dobre imię Dębnik nie będziemy wymieniali, o kogo chodzi. Tutaj, drodzy Państwo, widzimy też ulicę Józefińską, proszę zerknąć, tak? Która nieprzypadkowo tak się nazywa, prawda? I to jedna z najstarszych ulic Podgórza, przy której i Bank Podgórski się mieścił, i inne ważne instytucje. I ona od mostu, prawda, ku gościńcowi lwowskiemu na tej pięknej mapie się rysuje. Tutaj jeszcze dla Państwa ciekawości dodam, że w tym miejscu dzisiaj ulica Długosza, tak? I kiedy Austriacy w 1784 roku lokowali Podgórze, to wytyczyli też drogi podgórskie, co lepsze. I wtedy właśnie została wytyczona droga, która jak strzelił prościusieńko od ulicy Długosza w postaci ulicy Kalwaryjskiej biegnie aż do Libertowa. To właśnie wtedy została wytyczona. Poprzednio do Myślenic jeździło się zupełnie inną drogą, ale o tym opowiem Państwu może przy innej okazji. My tymczasem idźmy dalej, bo mamy jeszcze dla wielbicieli rysunków technicznych staranność przekroju Wisły w odpowiedniej skali, żeby wszystko było widzieć dokładnie, mianowicie jak to jest podłużnie z tym przekopem Wisły pod Krakowem, czyli gdzie będzie wyżej, gdzie niżej, przez co się musimy przekopać i co mamy pod spodem, tak? Więc proszę Państwa, to nie tak, że na pałę, tylko się robiło wiercenia i dzięki tym wierceniom wiedzieliśmy starannie, i to w dwóch językach proszę zwrócić uwagę, tak? A mianowicie humus, tak? I jeszcze widzimy i taka olma, i olma piaszczysta, i piasek drobny, i piasek gruby, i żwir, tak? I aż do spodu, kiedy można było się oprzeć na czymś porządnym spod spodu koryta, tak? Pradoliny Wisły. A tu Wisła, proszę Państwa, i tu Wisła. I teraz jak to się przez to wszystko, proszę Państwa, przekopać? Oczywiście skala jest w przesadzie, żeby dobrze było widać, co jest gdzie i czego jest ile, gdzie glina, gdzie kto, gdzie tamto.
No i przez co trzeba się będzie przekopać, żeby oczywiście zachować i spadek na całej długości, prawda? No i żeby to działało jak należy, no bo jak ma być Wisła w nowym miejscu, no to jakoś ona tam się musi znaleźć. Te rysunki znajdą, szanowni państwo, w możliwym do dostania w krakowskich antykwariatach wciąż jeszcze wydawnictwie w formacie dawnego dokumentu galicyjskiego, czyli szerokości A4, ale trochę dłuższe, w pięknej zielonej oprawie kartonowej w kolorze Feldgrau, gdzie i po niemiecku, i po polsku ten projekt został wydany. I w bardzo wielu domach krakowskich można go do dzisiaj znaleźć, a też za niewielkie pieniądze trafia się w antykwariatach. Kto ciekawy, szanowni państwo, tego zachęcam, bo za nieduże pieniądze można coś takiego posiąść i wtedy pokazuje się dzieciom, a dzieci otwierają gęby. Można je jeszcze poprowadzić przez świat i pokazać im, którędy to miało przechodzić, a to zawsze robi wrażenie. Zwłaszcza jak ktoś chce poprawić sobie autorytet dziadka albo tatusia. A takie dokumenty zawsze są potrzebne, bo kiedy czasem dla przyjemności chodzę sobie na kopiec Kościuszki i słucham, co tatusiowie odpowiadają swoim dzieciom zadającym pytanie: tato, tato, a co tam widać tam to takie, co to jest takie? No, to, co tatusiowie odpowiadają, czasem powoduje, że muszę się bardzo gryźć w wargi, żeby się nie śmiać na głos. No i ten, ale to czasem tak się zdarza, że trzeba po prostu dbać o edukację dzieci, bo jak się na przykład stoi z puszką koło grobu Matejki, co zdarza mi się już od lat 13. Tatusiu, jak to był ten Matejko? Cicho bądź, chodź, zaraz ci powiem, cicho bądź, cicho. No i tak, no bo ktoś w porę nie powiedział, kto to był Matejko, no i teraz kompromitacja w rodzinie, bo dziecko się publicznie zapytało, kto to był Matejko. Dziecko może nie wiedzieć, jest okazja, żeby coś powiedzieć, proszę państwa. Tutaj to samo, tylko że przekrój w drugą stronę. Widać, jaki to ma mieć profil, gdzie jakie wały, skąd materiały, gdzie przemieszczenia, żeby tej ziemi za daleko nie wozić. Oczywiście jak się kopało, no to można było, jak się kopało zwłaszcza od nurtu, to można było w miarę jak ten nurt się uzyskiwało, to można było tym nurtem wozić ziemię, którą się wykopało. W ten sposób budowany był kanał łączański, no i zwykle w ten sposób się je buduje, że można właśnie przy pomocy transportu wodnego, który się samemu wykopało, jako koryto wywozić ziemię z następnych wykopów. To jest wcale praktyczna metoda. Ja tymczasem zapraszam państwa do zdjęcia, które można znaleźć w książce Nieznany portret Krakowa, o której Prodomosuła była już mowa parę razy na tej sali. Oto w czasach, kiedy Kraków nie był jeszcze skanalizowany, pewna pani mieszkająca sobie przy ulicy nad Rudawą, dzisiaj znanej szerzej jako ulica Felicjanek, miała złoty interes z odpowiednimi pozwoleniami z magistratu, a mianowicie łazienki, proszę państwa, w środku, w tych pięknych budach, basenik, można było zejść po schodkach, umyć się od stóp do głów, a następnie wyślicznionym już i wyprześcieradłowanym, jak ten oto pan, którego tu zobaczymy specjalnie dla państwa, proszę bardzo, chłop w meloniku, gotowy jak z fabryki eleganckich jegomościów, już wymyty, raźno zmierza w stronę pomostu, a pozostałe ręczniki się suszą i zważcie państwo, że papierosek już buzi, a my tymczasem ten papierosek zaraz zapalimy. A zdawać by się mogło, patrzcie państwo, zwykłe zdjęcie, a to tymczasem wszystko widać. Coś przekręciłem, patrzcie państwo. No, proszę bardzo. No. Wyśliczniony, koszula z gorsem jak należy, papierosik i zaraz sobie coś odpalimy. Proszę zwrócić uwagę na leciutką konstrukcję dachów, które można było zdejmować i zakładać, tak? Co pozwalało na szybki demontaż takiego nieszczęścia na wypadek, gdyby Wisła gwałtownie wezbrała i trzeba było odholować cały ten świetnie prosperujący interes w inne miejsce. Przypominam, że była to całkiem godziwa alternatywa dla łazienek funkcjonujących tu i ówdzie. Jesteśmy już po roku 1887, bo widzimy, że stoi wiadukt, a nawet Wawel za nim stoi, o dziwo, proszę bardzo, też właśnie. A tymczasem takie tu historie, warto pamiętać, że w miejscowości Paryż w tym czasie były już dwie równoległe linie wodociągowe. Jedna do polewania ulic i gaszenia pożarów, a druga do picia wody. No ale Paryż, co oni tam wiedzą. Dość z tego, że mam dla państwa następny prezencik, który nie pochodzi z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, czego proszę nie rozpowiadać. Ale postanowiłem go państwu pokazać, dlatego że pokazuje chwilę, w której już istnieje otóż przekop, coś za bardzo, przekop Rudawy do Wisły, bo to było zupełne nowum, patrzcie państwo. Oto w tym miejscu nigdy przedtem nie było Rudawy. Była sobie malutka dróżka prowadząca wprost do tej oto bramy klasztoru z ulicy Flisackiej. Jakby kto z państwa sobie życzył, to proszę stanąć w linii ulicy Flisackiej i popatrzeć,
ta kreseczka trafia równo w bramę klasztoru, tak? O, tak jak pokazuje. A w tym miejscu zamiast wielkiej rudawy była sobie malutka młynówka, która po prostu napędzała młyny norbertańskie, bo tak się siostrom norbertankom podobało. Ale w 1910, 11 i 12 roku, kiedy prowadzono bardzo wiele prac wodno-inżynieryjnych w tej okolicy, budowano te mury przeciwpowodziowe i te mury przeciwpowodziowe, między innymi przekopano właśnie rudawę w inne miejsce, żeby w środek miasta nie wpadała, bo wpadanie rudawy w środek miasta to była rzecz bardzo, bardzo niebezpieczna i ze względu na ewentualne wezbranie i ze względu na cofkę Wisły, bo jak się Wisła do koryta rudawy wlała, to nie było gdzie uciekać. Jeszcze jedno ujęcie specjalnie dla Państwa. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że już górą wybrukowany jest kawałeczek muru koło dzisiejszego Komisariatu Policji Wodnej. Kto z Państwa tam bywa na spacerach, ten z pewnością wie, o co chodzi, bo tam też mur, prawda? Komisariatu jeszcze nie ma, ale mur już jest. Tu dużo wolnego miejsca, patrzcie Państwo, prawie jeszcze nic nie stoi. Taki krajobraz troszeczkę czarnoksięski, są i galary łączany. To jest taki matecznik flisaków, którzy spławiali węgiel od ujścia Przemszy do Krakowa, a potem holownikami ciągnęli pod górę puste galary, żeby znowu ten węgiel załadować. I tak duże skądinąd miasto bez pomocy kolei w dużej mierze zaopatrywano w węgiel, a potem ten węgiel na taczkach woziło się do stacji Grzegórzki na wysokości dzisiejszej gazowni i jeszcze bliżej Trzeciego Mostu, taczkami na wagony kolejowe i można było wywozić dalej, na przykład koleją kocmyrzowską albo w jakieś jeszcze inne miejsca. Taki, można powiedzieć, transport łączony. To samo ujście Rudawy, tylko jak Państwo widzą, troszeczkę pod innym kątem. Tam zaglądamy wzdłuż koryta, o chlub, a tutaj troszkę spłynęliśmy ku starym dębnikom. Proszę, niby to samo, ale troszeczkę inaczej to wygląda. Zawsze to takie świadectwo historyczne przyłapane na zmianie. Ukochane moje zdjęcie pochodzące z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie. To jest duży plik. Z góry Państwa przepraszam, bo być może będzie się nam powoli otwierał, ale jest to zdjęcie ilustrujące, jak ówczesny świat wyglądał. Widać na nim wszystko, a w szczególności dużą i dobrze zorganizowaną budowę. Co 100 metrów magazyny z cementem, proszę Państwa. Chodźmy do szczegółów. Po drugiej stronie oczywiście widzimy różne rzeczy, między innymi koszary taborów, które były dawniej składem soli w podgórzu budynek, proszę sobie wyobrazić, jeszcze XVIII-wieczny. Widzimy w budowie most trzeci i filary pod tym mostem, widzimy w głębi most kolejowy, widzimy budynki fabryczne na Zabłociu, tak? A także, proszę Państwa, widzimy aż dziw prawdziwy, widzimy kolejkę, która na drugim brzegu wozi to i owo. Proszę tylko spojrzeć, o proszę. Jedzie sobie kolejka i z komina daje szkołę, jak należy, co oznacza, że opłacało się położyć tam do budowy kolej wąskotorową, żeby tą koleją różne rzeczy wozić. Proszę zwrócić uwagę na dokładność tego zdjęcia. Ono ma prawie 200 mega pojemności i widać na nim naprawdę prawie wszystko. Nie odmówię sobie przyjemności, żeby co najmniej kilka planów Państwu pokazać. Tam na drugim brzegu ewidentnie przerwa w pracy, kamień wapienny przywieziony niewątpliwie z gór miejskich, czyli z kamieniołomów, tak? Bo jeszcze nie mamy pewnie Parku Bednarskiego, a jeżeli mamy, to po prostu z kamieniołomów obok cmentarza podgórskiego. Tam resztki jakieś w cieniu głębokim już zabudowania na Zabłociu, a tu proszę Państwa, nie ruszać się, bo robimy zdjęcie, nie ruszać się. I proszę Państwa, karnie, nikt się nie rusza, kto się ruszył, ten przepadł. Nikt się nie rusza, proszę popatrzeć. Po prostu ani drgną, chłopaki pobielone wapnem, jak się patrzy, różne rzeczy, nikt nie drgnie, oczy nawet nie drgną facetowi. Po prostu wszystko usztywnione. Wysoka komisja przyjechała oglądać plac budowy. To będzie jakaś komisja może Rady Miasta, a może z namiestnictwa. Komisja jest liczna, więc wnosić można z tego, że może być z Rady Miasta, bo miała blisko. Patrzmy, zegarki mamy z dewizkami albo bez dewizek. No, ten ma z dewizką, a ten bez dewizki. Proszę bardzo. Co jeszcze widzimy? Widzimy różnych inżynierów, którzy są średnio zadowoleni. To przypuszczalnie Roman Kajetan Ingarden, projektant tych bulwarów, który wsparty na laseczce czeka, aż wreszcie pójdzie ten fotograf, bo jest robota do zrobienia. Proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj i betoniarki, prawda, w których się miesza co należy. Proszę, bęben jest, podajnik z góry jest, proszę bardzo.
wszystko wyciągane jak należy, magazyn cementu blisko, betoniarka i betonujemy. A co też my betonujemy? Betonujemy fundamenty pod bulwary. Się Heniek, nie ruszaj nogą, bo cię sfotografują, będziesz ruszony. Chłopaki boso pracują. Te taczki, proszę Państwa, zupełnie jakby dzisiejsze, prawda? Patrzcie Państwo, jak to się niewiele zmienia w doskonale zaprojektowanym urządzeniu. Nie ruszaj się, bo ci zdjęcie robią dobrze. No i proszę bardzo. Na galarach przywiezione, tak? Piasek zapewne prosto z Wisły. I z tych galarów, służę uprzejmie, galar stoi sobie tu prostopadle, deski porządne, półtora calowe poukładane i po tych deskach taczkami piasek prosto na budowę, przyklepany łopatą, żeby się nie obsypywał. Ktoś nad tym pracuje. Umiemy pakować piasek na taczki. Widzimy nawet klucze tego pana, który trzyma te klucze, chyba nie ma wątpliwości, jako manifest swojego znaczenia. Patrzcie Państwo, tu trzyma klucze. Po prawej stronie od tego pana, z naszej strony patrząc, scenę jak z westernu. Patrzcie Państwo. To jest wytwornica pary i dwaj moi ulubieńcy na tym zdjęciu. Proszę popatrzeć. To są tak śliczne chłopaki, że ja mogę się ich przyglądać im godzinami. Wszystko widać, wszystko. Ten, proszę Państwa, ma hebelek. Coś mu się tam ruszyło, bo jak Państwo widzą, nie, siekierkę ma. Ma taką siekierkę jak młotek murarski, widzicie Państwo. I ciupie małe drzazgi, żeby do tej wytwornicy pary i je dokładać, no bo to jest taka maszyna, proszę Państwa, do napędu wszystkiego jak leci, albo koła pasowe się zakłada, żeby napędzić coś, co potrzebuje ruchu, albo parę już wytworzoną przy pomocy rurki nieznacznie izolowanej przepuszcza się do innej maszyny, która nam stoi poza kadrem, tak? Gdzieś ona tam stoi, ale nie wiemy gdzie. Idzie w niebyt. No, tego fotograf nie ujął. Patrzcie Państwo, bo wszystko widać nawet, że oni nie bardzo chcą, żeby już im robić te zdjęcia, bo już by coś chcieli zrobić, tak? Proszę popatrzeć na dokładność szklanej kliszy. Jakbyśmy się bardzo uparli, to moglibyśmy przy pomocy tego zdjęcia policzyć nawet kamienie na tej pryzmie. To jest właśnie walor płynów, które utrwalały obraz właśnie na kliszy szklanej. Proszę zwrócić uwagę na nitowane wagoniki, tak? I na kolejkę wąskotorową, takąż samą jak ta po drugiej stronie, gdzie lokomotywka nam to przepycha. Tu jakiś pan się obrócił, nie będzie sfotografowany, trudno, obróciłeś się, twoja sprawa. Podkłady z okrąglaków położone, tu chciałbym jeszcze zwrócić Państwu uwagę na to, z czego się robi szalunek do tych bulwarów, które dzisiaj możemy podziwiać i które znacznie, ale to znacznie powiększyły przepływ koryta Wisły na wysokości Kazimierza i Podgórza. To są, proszę Państwa, foszty, deski 5-centymetrowej grubości. A ten fundament, czego dzisiaj nie widzimy, ma 4 metry szerokości, tak? Tego pana położylibyśmy na tym fundamencie ze 2 razy i jeszcze by zostało trochę miejsca. O, ten pan gdzieś by siedział, dotąd by sięgał, tak? I jeszcze dotąd i jeszcze by było trochę miejsca, tak? Fundament 4-metrowej szerokości, odpowiednio naturalnie głęboki. Transport, proszę zwrócić uwagę, doprowadzony na plac budowy, transport kolejowy, jak Pan Bóg przykazał. Tam mamy rozparte jeszcze szalunki i do tych szalunków się po kolei ładuje. Proszę zwrócić uwagę, tam budowa mostu trwa, a tutaj co 100 metrów magazyn, drewno przygotowane, kamienie przygotowane, szalunek przygotowany, deski poukładane, kolejka, robota jak się patrzy. To zdjęcie można oglądać i oglądać, bo o każdym jego kawałku można by opowiadać godzinami, ale nie będę Państwa cierpliwości nadużywał, bo tak nie można. Chodźmy dalej. Państwa, tamto zdjęcie pochodziło bez wątpienia z roku 1911, może 12, raczej 1911, a tu jesteśmy już w czasie I wojny światowej i z brzegu Dębnickiego patrzymy na brzeg Nowego Światu i Zwierzyńca, bo dzielnicę katastralną Nowy Świat, czyli dzisiejsza Mała, Felicjanek, część Retoryki, Zwierzyniecka, Tarłowska, Tęczyńska, to dzielnica katastralna Nowy Świat. A w drugą stronę od Rudawy Pułsie Zwierzynieckie. Dziurka, którą Państwo tutaj widzą, sfotografowana, tak jak i wszystko inne na tym zdjęciu, w 1917 roku, kolektor Rudawy. Panie i Panowie, Rudawa przeniesiona w inne miejsce i przekryta została skierowana wprost do Wisły. Spójrzcie tylko Państwo na co. Co tu się wyprawia? Pytanie konkursowe numer 3. Przy jakiej ulicy stoją te kamienice? Ta kamienica i ta kamienica. Przepraszam?
Pięknie, dziękuję. Przy ulicy Wygoda wszystko się zgadza co do joty. Tutaj widzimy dom. Tak, ona najpierw została nadbudowana na dwa piętra, a teraz wypruli środek i robią tam jakąś mieszkanióweczkę. Tak, no ale to prawdę powiedziawszy, wszyscy płaczą strasznie. Nie był to jakiś architektoniczny cud piękności, więc już może lepiej, żeby to zrobili tak, jak ma być. Zwłaszcza, że kupił to od pobożnej arcybiskupiej kurii. Więc przecież i Kościół Matka Nasza wiedział, co sprzedaje i on wiedział, co kupuje. No, już na pewno nikt się nie pomylił. Tu widzimy, proszę Państwa, kawałeczki kosakówki, a tu widzimy rogatkę zwierzyniecką projektu pana Żołdaniego, który to pan Żołdani zaprojektował też willę Rożnowskich stojącą za plecami fotografa. A w każdym razie tak należy domniemywać. A tu budyneczek, o którym by Państwo nigdy nie podejrzewali, gdzie stoi, bo jest duży skrót perspektywiczny, a mianowicie to willa stojąca u zbiegu Morawskiego i Syrokomli. Proszę obejrzeć sobie szczegóły tego budynku, zwłaszcza w parterze, i w wolnej chwili podejść kiedyś na róg ulicy Syrokomli i Morawskiego, a zobaczą Państwo, że to ten domek. Tylko skrót obiektywu powoduje, że nie jesteśmy w stanie tej głębi ocenić pomiędzy rogatką zwierzyniecką, no, która stoi tam, gdzie dzisiaj przejście dla pieszych z bulwarów Wiślanych na stronę jubilata, tak? Mniej więcej na środku tego przejścia. Nie jesteśmy w stanie ocenić długości tej perspektywy. A to jest właśnie budynek stojący na rogu Morawskiego i Syrokomli, aż trudno uwierzyć. Ta mała budka, którą Państwo tutaj widzą, nieznanego przeznaczenia, to jest wodomierz mechaniczny. Taśma z pływakiem opuszczała się na odpowiednią głębokość i można było w budce odczytać poziom Wisły. Tak to było urządzone, że zawsze to było na... A to stacja kolejowa przy kolei cyrkumwalacyjnej, czyli Circumvallo, tak? Stacja kolejowa, która dożyła sobie do międzywojennej Polski, a potem ją rozebrali, a tu z tyłu, proszę Państwa, w pewnym oddaleniu budynek, którego też nie pomylimy z żadnym innym, bo to... No jakiś budynek ma wieżę, drodzy Państwo, na Puszczy Zwierzynieckim. Dużą wieżę. Tak jest, dworzec wodociągowy projektu Jana Rzymkowskiego. Bardzo dziękuję za tę trafną odpowiedź, proszę Państwa. To nie jest wielka gra, ale dobrze wiedzieć. No i kawałeczek mostu, jak Państwo widzą, Dębnickiego, który był duży i brzydki, no ale spełniał rolę, którą mu przeznaczono. Był w szczególności znacznie wyższy od dzisiejszego mostu Dębnickiego, czyli wyżej posadowiony i wszystkie powodzie wprawdzie mieściły się pod nim. Ktoś to musiał pomieścić, no ale przy takiej kratownicy brzydki był jak noc. I nie żebym pochwalał dzieło Niemców, którzy go wysadzili, no ale już... Chyba ładniejszy jest ten, co mamy. Więc Państwo, przenosimy się w lata międzywojenne. Wojna pierwsza się nam skończyła. Niepodległa Rzeczpospolita jest krajem ubogim, skromniutkim, naprawdę. Nie mamy niestety za dużo pieniędzy, robimy tylko to, co możemy. W tym miejscu, Szanowni Państwo, co za chwilę pokażę w szczegółach, odbywa się parada budownictwa wodnego, a mianowicie na lewym brzegu Wisły, od strony Grobli, jak Państwo widzą, odbywa się budowanie ostróg faszynowych, które z czasem zamienią się w brzeg. Tutaj widzimy kolektor Rudawy, o którym była mowa w poprzednim odcinku, i piękne, modernistyczne kamienice. Tutaj kamienica, która dzisiaj mieści hotel Kossak, wybudowana przez właściciela spółki Polryż. Więcej w książce, o której już wspominałem. A tu patrzcie Państwo, parowiec Dunajec, który do dzisiaj jako kadłub istnieje w Zegrzu jako centrum szkolenia żeglarskiego. Tam go scholowali i ciągle jeszcze ma się dobrze. Chciałbym namówić Państwa na obejrzenie kilku szczegółów, bo cóż się dzieje? Przenosimy zakręt Wisły na wewnętrzną stronę, tak? Ścinamy brzeg Wisły, tutaj nadbudowujemy, tak? I to bardzo głęboko nadbudowujemy. A tutaj ścinamy. Nurt rzeki przenosimy bliżej brzegu Dębnickiego. Jeżeli rozdzielczość na to pozwoli, to będę chciał pokazać Państwu kilka szczegółów, które się tu odbywają, bo to są pogłębiarki. Proszę popatrzeć. Tu pogłębiarka i tu pogłębiarka. Kubełkowe pogłębiarki. Spuszczone jest, mechanicznie jest spuszczane urządzenie na dno pod tym statkiem, który je unosi. Proszę zwrócić uwagę, podajnik mechaniczny prosto na galar
to, co zostało wykopane z Nabisły. Następny galerii już zapakowany, tak, a będą się pewnie scholowywali w jakieś inne miejsce. Proszę zwrócić uwagę, ktoś daje baczenie, żeby to się odbywało jak należy, a tutaj budujemy ostrogi. Budowa ostróg, proszę Państwa, jak z podręcznika. Kołkuje się łozę, tak, do dna rzeki i to się zasypuje piaskiem. Chodzi o konstrukcję tymczasową, która ma spowodować, że woda, która płynie po zewnętrznym łuku, to erozja fluwialna, tak jak w każdym innym miejscu, ładnie to widać na Dunajcu, na odcinku ujściowym, ma, niosąc materiał, który jest niesiony z nurtem, ma po prostu sama zabudować tę przestrzeń. Najpierw ją zabudowuje w ten sposób, że wystają tylko końcówki tych ostróg w nurt, a reszta, całe te zakola, między nimi są wypełnione materiałem, a potem powolutku się te ostrogi dogęszcza i w pewnym momencie tam już jest brzeg zrobiony. Sama rzeka się umacnia. Proszę zwrócić uwagę, tutaj już przywieziona jest łoza, zapewne galarami, tak? I pewnie w Siejowicach nacięta. No i Siejowice, dobrze mówię, tak. I to się wiąże w pęczki i się układa. Do dzisiaj technika się, prawdę powiedziawszy, nie zmieniła. Bardzo praktyczny sposób umacniania brzegów. Do dziś na Dunajcu takie ostrogi się stosuje, choć oczywiście znacznie to podrożało. Wszystko dało Państwa obsłużyć galerami. Tutaj jakiś galar, widzicie Państwo, się zepsuł. Pewnie go przeładowali i jakiś nieszczęsny właściciel czeka na lepsze czasy. Sekretem tych galarów było to, że jak się budkę służącą przechowywaniu żywności i posilaniu się w deszczowe czasy, jak się tą budkę z galaru zdjęło, to taki pusty galar kilkunastu chłopa potrafiło w rękach przenieść w inne miejsce, bo to była leciusieńka konstrukcja. Leciusieńka, a mieściło się na nią więcej towarów niż na niejeden samochód ciężarowy. No i to właśnie był sekret. Kto by był ciekaw szczegółów galarów, to proszę poszukać w sieci, może znajdą Państwo tak zwane teki Schneidera, a jeśli nie, no to trzeba by skorzystać z uprzejmości oddziału Archiwum Narodowego na Wawelu, gdzie teki Schneidera są przechowywane i tam, proszę Państwa, plany galarów pływających po Wiśle, a co ładniejsze plany, to są nawet warstwowe, można sobie wziąć plan, otworzyć dwa kawałeczki papieru i pod spodem zobaczyć, jak galar w środku wygląda, to można założyć normalny plan taki, można powiedzieć, jak zabawka dla dzieci. Różne galary po Wiśle pływały, mniejsze, większe, berlinki, takie, szkuty, maszty, niemaszty. Wszystko to miało kolosalną zaletę, mianowicie doskonale się nadawały te galary na dość płytkie wody wiślane, które miały wiele mielizn, czyli krótko mówiąc, przy minimalnym zanurzeniu i rozłożeniu towaru, niezależnie od tego, co to było, na dużej powierzchni, dało się przy wodzie 30-centymetrowej, 40-centymetrowej taki galar przepchać albo nim się przeprawić. No, gorzej jak porządnie się osiadło na mieliźnie, no bo wtedy trzeba było część wyładowywać, no, przepchać, znowu załadować, no i tak dalej. Była to cała wiedza, która zniknęła razem z nastaniem socjalizmu, bo flisacy niezależni od władzy ludowej nie byli już nikomu potrzebni, a szkoda. Bo to był piękny zawód. Ten toparowiec Dunajec, o którym Państwu wspominam, ma zanurzenie takie, proszę Państwa, że te koła opadkowe sięgają nieomal do dna, czyli więcej dotąd. On ma 40 cm zanurzenia. Po prostu mógł pływać przy wodzie tak płaściutkiej, że aż trudno uwierzyć. Parowiec, który wtedy kursował po Wiśle w czasach powodzi z 13 roku, przewiózł najjaśniejszego pana namiestnika Galicji przez wodami wezbranej Wisły ponad wałem w Płaszowie i raczył go wysadzić wprost do pociągu, który stał na nasypie dworca kolejowego w Płaszowie. Więc rzeczywiście ten parowczyk musiał mieć dno takie raczej płytko zanurzone, skoro się dało nad wałem przepłynąć, a nie ma wątpliwości, że jesteśmy w latach niepodległej Rzeczypospolitej, bo tu specjalnie dla Państwa godło na parowcu Dunajec, proszę uprzejmie. A nawet kredensik malutki, o, proszę popatrzeć. No nie, to oczywiście jakaś skrzynia bosmańska. Na pewno z różnymi sekretnymi rzeczami. Jeszcze raz pozwolę sobie pokazać Państwu jeszcze w większym powiększeniu, większe powiększenie. Coś to nieładnie po polsku. Te prace, które się tu dokonują, proszę zwrócić uwagę. Szeregowo to samo, tak? Panowie chwilkę zrobili sobie przerwę. No tak, 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 bo to zasypują łozę zakołkowaną, tak? No i potem, tak jak mówię, woda niosąca materiał po prostu to uszczelnia i powoduje, że brzeg przenosi się w inne miejsce. Do dziś na Dunajcu, tak jak już mówiłem, w Dolnym Biegu wiele jest takich instalacji, można je spokojnie oglądać. Po prostu brzeg Nowego Miasta przenosi się, to Nowego Świata przenosi się w inne miejsce, w stronę Dębnika, z kolei od tej strony się go
podbiera dość pilnie. Wisła ma troszeczkę wymuszony bieg pod Wawelem. Kiedyś w czasach historycznych sięgała znacznie głębiej w kierunku Grobli i tam nieraz podlewała tamtejsze okolice. A my tymczasem idźmy dalej. Drodzy Państwo, tutaj już mamy czasy lat 30., o czym świadczyć może śliczny kapelusik tej pani, specjalnie dla Państwa, proszę uprzejmie, nie ma wątpliwości, z jakich lat kapelusik tej ślicznej pani pochodzi, tak? A my tymczasem patrzymy na niewinną okolicę, która jest brzegiem zwierzynieckim. Po prawej widzę dębniczanie też się licznie stawili, chwała, proszę Państwa, dzielnica górą. I proszę Państwa, zamiast piłki nożnej albo boksu, wszyscy patrzą na wyścigi kajaków. Dwójki, proszę Państwa, a tutaj publiki ile tylko, proszę popatrzeć. Przy głowie głowa, jak pisał Tuwim, jakby głowami wybrukował. Tak? Przewalających gromad ludzkich, co napływają od Widzewa, żeby na rynek iść bałucki. To jeden z lepszych opisów tłumów w kwiatach polskich, jaki w życiu widziałem. Polecam Państwu serdecznie. Jesteśmy w innych czasach, Wisła pełni już inną rolę. Długi, prosty odcinek, Wisła uregulowana, wysokie wały. Nie ma jeszcze przystani klubu sportowego Maccabi, a szkoda, Niemcy ją potem zniszczyli. Przepiękny, modernistyczny pawilon, opowiadałem już o nim na tej sali. Znajdę go też Państwo na stronie Radia Kraków przy historykach, które sobie opowiadam z panią redaktor Katarzyną Pelc. Przejdźmy dalej. Przyłapaliśmy na budowie sławny wieżowiec półwsia zwierzynieckiego, czyli sześciopiętrową kamienicę będącą własnością klasztoru, ostatnio chyba sprzedaną. Świat przed tą kamienicą wygląda nieco inaczej, bo na ulicy Flisackiej stał sobie mały i ładny hotel, a teraz jest duży i brzydki. No ale co zrobić, taki jest los hoteli. A tutaj widzimy, proszę Państwa, plażę Krokodyl, plażę Turu, czyli Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych, gdzie i pływać się można było nauczyć i uprawić wypiasek. I to od wyjścia przy ulicy Flisackiej idziemy troszeczkę na zachód, tak? No i pawilon, jak się patrzy, po prostu plaża. A tutaj widzimy, że ściany już pobudowane, jeszcze nie wytynkowane. Widzimy, że beton zbrojony jest dobrze znany w tych czasach, bo jak Państwo zwrócą uwagę, budynek ma konstrukcję szkieletową, prawda? Proszę bardzo, tutaj wylane, a reszta zapełniona. Wszędzie nadproża już wylane betonowe i to z czasem będzie tynkowane przy pomocy najlepszych tynków. Żadne, proszę Państwa, windy, proszę bardzo, jest tylko wyciąg i tym wyciągiem się taczki wozi na górę, tak? Także przyłapaliśmy budowę, a przy okazji też i plażę, tak zwaną plażę Turu. Proszę, tutaj widzimy potęgę prasy, proszę Państwa, z radia by się nie dało tak dobrze zrobić czapeczki jak z gazety, prawda? Potęga prasy, wiadomo. No i teraz proszę się nie ruszać, bo będziemy robili zdjęcie, więc nikt się nie rusza. Oczywiście migawki są już dużo bardziej doskonałe niż wtedy, kiedy fotografowano budowniczych bulwarów. Niemniej jednak chwila jest podniosła. Krysiu, nie ruszaj się, robimy zdjęcie. No i zdjęcie zrobione. Powolutku, drodzy Państwo, spotkanie nasze zbliża się do końca, więc chciałem jeszcze pokazać Państwu pospiesznie przerobiony przez hitlerowców przedwojenny plan Krakowa, na którym widzimy, co projektowano dla Wisły, o której dzisiaj mowa, no w czasach niemieckich. Tak więc pragnę tylko przypomnieć, że port w Płaszowie mógł zostać tak zgrabnie wykopany z tego powodu, że w czasach austro-węgierskich, że się tak wyrażę, zakole Wisły sięgało w głąb Paszowa, tak? I dopiero tędy wychodziło. Wisła robiła tutaj taki meander i ten zakręt został ścięty. Co zabawne, proszę sobie wyobrazić, że te tereny jeszcze bardzo długo po ścięciu tego zakrętu nadal należały do gminy Grzeguszki położonej na drugim brzegu Wisły. A nie do Zabłocia, ku wesołości licznie zgromadzonej publiczności, która mieszkała za Wisłą, ale dalej była częścią Grzegórzek. Sto pociech. W każdym razie tak rzeczywiście było. Tutaj widzimy, spróbujmy to powiększyć, drodzy Państwo, bo pokażemy sobie kilka szczegółów, które zniknęły albo za naszego życia, albo nieco wcześniej. Proszę bardzo, oto wykonany przez Niemców już w czasie wojny odcinek ujściowy koryta Wilgi, bo Wilga, jak Państwo widzą, płynęła sobie kiedyś tędy i wpadała na wysokości dzisiejszego hotelu Forum, tak? Tutaj mamy skałkę, a tu Wilga wpadała do Wisły, a dzisiaj Wisła sztucznym przekopem wpada tędy.
To było związane z projektem kanału Ulgi, który, jak już to mówiłem, miał obchodzić, i taki obrys kanału Ulgi do dziś jest zachowany, miał obchodzić Skałki Twardowskiego od tyłu i w Pychowicach z Wisłą się łączyć. Miał on znaczenie, o czym projektanci tego kanału wiedzieli, dopóki nie wzięli się za niego projektanci z epoki słusznie minionej, że będzie on miał znaczenie żeglugowe. Natomiast jeśli idzie o ulgę powodziową, to takie, powiedzmy sobie, raczej umowne. Tu chcą Państwo wspomnieć na te 8 cm, tak, obniżenia rzędnej. Co ciekawe, co wyliczył już Roman Kajetan Ingarden, rodzony pradziadek dzisiejszego znakomitego krakowskiego architekta, rzeczywiście przepływ wody pod Wawelem, przepływ wody powodziowej jest kłopotem zawsze, ponieważ okazuje się, że poziom lustra powodzi pod Wawelem jest aż o 1,20 m wyższy od średniej rzędnej powodzi w Krakowie, tak? W granicach miasta. Aż trudno uwierzyć, ale ten zakręt powoduje troszkę siła ośrodkowa, a troszkę spiętrzenie, że po prostu tam jest wyżej. 1,20 m człowiek by nie przypuszczał, a jednak tak rzeczywiście się dzieje. To się dzieje oczywiście w skali makro także i dlatego, co łatwo Państwo ustalą, spoglądając na mapy geologiczne, że w tym miejscu właśnie znajduje się część Bramy Krakowskiej, tak zwany Pomost Krakowski, tak? Czyli tych kilka ostańców wapiennych, Salwator, Skałki Twardowskiego, Wawel, Skałka, Krzemionki, które Wisła musi pokonać jak taką wąziutką bramkę w drodze z Kotliny Oświęcimskiej do Sandomierskiej. A Kotlina Sandomierska, o czym na co dzień nie pamiętamy, równiutka jak stół, aż do nieomal granic Ukrainy, zaczyna się właśnie przy ujściu Wilgi do Wisły. Proszę zwrócić kiedyś uwagę na to. To jest ładnie narysowane w Atlasie Krakowa, wydanym w 1988 roku przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych pod redakcją nieżyjącego już niestety pana profesora Kazimierza Trafasa. Wybitny Atlas Krakowa, częściowo z konieczności zdeaktualizowany, ale w bardzo, bardzo wielu sprawach niezwykle aktualny i ze znakomitą podbudową przypisów. Czasem można go za nieduże pieniądze kupić na Allegro, a także w niektórych antykwariatach, bo nie wszyscy wiedzą, co sprzedają. Spójrzcie Państwo, jak to miasto wtedy wyglądało. Wisła mniej więcej przebiegała tak jak dziś. Tutaj spójrzcie Państwo w postaci tych traktów, tak, które dawniej obchodziły zakole Wisły, prawda? Widzimy port w Płaszowie, który od tego czasu się jakoś specjalnie nie powiększył. No i dalej już tak jak było, tak zwany Głębinów, Łęk i tak dalej. Co zabawne, te grunty, drodzy Państwo, należały do Płaszowa. Dopiero po wojnie je przeniesiono na drugą stronę. Taki żarcik, tak? Ten kawałeczek to był kawałek Płaszowa. Tak? Beszcz i Głębinów. Dwie takie były dzielnice katastralne. Beszcz i Głębinów. Proszę zwrócić uwagę, że nie występuje jeszcze ulica Kamińskiego, która została przez Niemców przeprowadzona nieco później. Ale wszystkie inne ulice są. Tutaj za to widzimy ulicę Czyżówka, o której Państwu opowiadałem, że stanowiła fragment najstarszego chyba traktu prowadzącego od Wawelu, tak, przez ulicę Świętej Agnieszki, Augustiańską, koło nieistniejącego już tutaj stojącego kościoła Świętego Jakuba, w poprzek przez Wisłę, przez kawałeczek Ludwinowa i Podgórza i tutaj obchodziła Krzemionki, tak, i chlup, i do Wiliczki. Na do widzenia. Proszę? Tam musiała być dogodna przeprawa. Tak, tak, troszkę inaczej. Wisła była bardziej wcięta w Ludwinowski brzeg, także tutaj właśnie był prosty taki odcinek i przez ten prosty odcinek był brud prawdopodobnie. I na do widzenia. Przygotowałem Państwu takie oto zdjęcie spod Wawelu, które to zdjęcie ja już pamiętam, ale części z Państwa na pewno nie było wtedy na świecie. No i takie to były historie, że Wisła troszkę już była obmurowana, ale jeszcze nie była spiętrzona. I tutaj widzimy, jak w sezonie letnim, kiedy wody w Wiśle za dużo nie ma, widzimy, gdzie statki były zakotwiczone, pływać można nimi było aż do Niepołomic, bo stopień wodny w przewozie jeszcze się wtedy nadawał do śluzowania. Widać wieżę Kościoła Redemptorystów i widać otwarty krajobraz, który dzisiaj trudno będzie zobaczyć. A tu specjalnie dla Państwa lasek w Swoszowicach, proszę bardzo, o, kryjący fort artyleryjski Swoszowice. Dobrze go mniej więcej widać, komin garbarni na Ludwinowie i poprowadzona Wisła już wałami tak jak należy, a tutaj kępa zakrzowiecka, w nich kryjąca się, a nie istniejąca już ulica księdza Marka, która zniknęła razem z budową
mostu Grunwaldzkiego. Tak, tak, tak. Drodzy Państwo, na tym wesołym zdarzeniu chciałbym dzisiejsze spotkanie zakończyć. W każdym razie, jeśli idzie o to, co ja mam do powiedzenia, a gdyby ktoś z Państwa życzył sobie dowiedzieć się czegoś pośród rzeczy, które ja wiem, to jestem do Państwa dyspozycji. Gdyby zaś ktoś z Państwa chciał się dowiedzieć czegoś, czego nie wiem, to ja się przygotuję i mailem przyślę odpowiedź. Zachęcam do zadawania pytań.